Powiedzmy, że chcemy obliczyć sumę od n równego 0 do 99 2 razy 3 do n tej, czyli może napiszmy tutaj kilka wyrazów. Dla n równego 0 to mamy 2 razy 3 do 0, 3 do 0 to jest 1, czyli po prostu mamy 2, plus dla n równego 1 mamy 2 razy 3 do pierwszej, czyli 2 razy 3, dla n równego 2 mamy 2 razy 3 do drugiej, plus no, 2 razy 3 do trzeciej, i tak dalej, aż do n równego 99, czyli 2 razy 3 do 99. No i widzimy oczywiście, że mamy do czynienia tutaj ze skończonym szeregiem geometrycznym, prawda? Każdy następny wyraz powstaje przez pomnożenie poprzedniego przez iloraz, czyli 3 w tym wypadku. No i tutaj mamy ten szereg jest skończony, no i naszym celem jest policzenie sumy tego szeregu. No więc przypomnę, tutaj w jednym z poprzednich filmów wyprowadziliśmy wzór na sumę n wyrazów ciągu geometrycznego, czyli sumę skończonego szeregu geometrycznego. To jest pierwszy wyraz i to był wzór taki, a razy 1 minus q do potęgi n tej podzielone przez 1 minus q. Prawda? Q to jest iloraz, a to jest pierwszy wyraz. No więc u nas oczywiście pierwszy wyraz to jest to, prawda? To jest a. Natomiast q, no q to jest stosunek dwóch kolejnych wyrazów, czyli widać, to jest u nas q jest równe 3, czyli to jest nasze q. To jest q. No i teraz jeszcze musimy rozstrzygnąć, ile mamy wyrazów. No więc musimy tutaj troszkę uważać. Wprawdzie ostatni wyraz jest 2 razy 3 do 99, ale pierwszy wyraz to jest dla n równego 0, czyli to jest pierwszy dla n równego 0. Dla n równego 1 mamy dwa wyrazy, dla n równego 2 to jest trzeci wyraz, dla n równego 3 to jest czwarty wyraz i tak dalej. Wobec tego ten wyraz jest wyrazem setnym, czyli to jest wyraz setny. Czyli w naszym wypadku musimy policzyć sumę 100 wyrazów, czyli S100. No dobrze, teraz już możemy podstawić. Więc tak, to jest A, czyli 2 razy 1 minus Q do N, czyli 3 do setnej, podzielone przez 1 minus 3. No to ile to jest? To jest tak. 1 minus 3 to jest minus 2, tutaj możemy pomnożyć licznik mianownik przez minus 1, czyli mamy tak 2 razy 3 do setnej minus 1 przez 3 minus 1, no ale 3 minus 1 to jest 2, wobec tego to się nam skraca, czyli to jest 3 do potęgi setnej minus 1. Wobec tego ta suma to jest 3 do potęgi setnej minus 1.